Heroi gra. Darksiders 3, witajcie. No i co by tutaj ostatnio skończyliśmy, ale tutaj widzę, że jest... Co za podobieństwo. Szpeto, tą dorównujesz siostrze. Cóż to jest? Tak jednego bym chciał. Uż ty! No, cię tu kurde porobiłem. Uż ty! No i pięknie. I jedno z głowy. Paskudztwo. No to tory jeszcze są. Czyżbym coś tu mógł zrobić z nimi? No chodź tu. Fuck. Za wcześnie. No ale pięknie. Okej. Myślałem, że będzie gorzej, ale... O, wyszło w miarę spokojnie. Zobaczmy, co tu mogę zrobić z tym. Tam się chyba mogę jakoś dostać. Rozwalając tutaj chyba to. Co mi to daje w ogóle? Noż ty. Chciałem go, tak? Okej, tu jeszcze mam jedno to. Ta mała komnata zmienia się. Czyżby to wskazywało drogę? Jeśli tak, to idziemy. Choć może się to wydawać nieprzyjemne. Która mała komnata? O czym ona mówi? Ja bym tutaj w tą stronę. Nie waży kilka ton! Jakim cudem? Sekret tkwi w nadgarstku, obserwatorku. No dobra, tylko ja chciałem tam się dostać, chociaż... Chyba, że... Mogę inaczej jakoś się tam dostać. Tylko właśnie jak? Że pierwsze to tutaj muszę? Tak by to wynikało. Nie w tą stronę. Wow. No... Gdzie ja się tu dostanę, mi powiedz? Okej, jeszcze. Aha, i już. A, tory będę mógł tu sobie przestawić. Tak? No właśnie. Czyli tak jak myślałem. Mówię, co to za głosy, a to... Ten. Z głośników. I co, teraz będę mógł z powrotem przesunąć ten wagon. O właśnie. No i teraz już się tam dostanę, gdzie chciałem wcześniej. Myślałem, że faktycznie to
To będzie taka znajdźka, no to wtedy idzie się w stronę kolejnego z grzechów, chyba. No, to na pewno. Czyli jakiś postęp dokonałem fabuły, bo był ten dźwięk. Fabule. Nie zauważył, ale coś trafić nie może. A tu podejrzewam będzie skrót. Nie pękło. Albo coś innego. Okej. To mi pasuje. Więcej fragmentów i wszystkiego. No ale ładnie oberwał. Dużo. 500 aż punkciorów życia zabrała. Tym jednym uderzeniem. Czuję, że się coraz bardziej zbliżam do bossa. Wiedziałem, że tutaj będą te pokraki małe. Aha, tu sobie te drzwi otworzyłem. Spoczko. Łoż ty. Taki jesteś? Nie atakuję. Hej. Wow. To jest ten stwór, co wisiał na... Nie sądziłam, że możesz wyglądać jeszcze gorzej. Łakomstwo. A to nie jest ten stwór taki dziwny, co już go spotkaliśmy? Co mu uszczelaliśmy w oczy? Oś. Dammit. Tak mi się kojarzy, że to chyba to. Ten stwór. Wtedy to była taka potyczka, a tutaj będzie walka. Kurdy. Może trochę piorunów wykorzystuję, chociaż tak się zastanawiam, czy sobie nie pozmieniać te jak to są? Wzmocnienia, udoskonalenia. O, bym sobie zamienił to bym sobie dodał, które to było to. A tu dodał to, co to obrażenie fizyczne, zdrowie 5%. Tutaj co, nie tykam przy uniku. To może się przydać. I teraz nie muszę zmieniać na ogień, żeby mieć. To znaczy zniszczyć obiekty i zdobywać się mary. No chodź. No, plujesz ty. Kurde. No, spadł. Okej, a na górze chyba będzie coś. Może będzie Wolgrim gdzieś tu. Tego się nie spodziewałem.
I zbicza go. No i pięknie. On tu gdzieś wisiał na górze, czy? Czy po prostu tak sobie był? No więc. Mogę ciebie tutaj tak? Walnąć? Okej, to nic nie daje. Czyli co? Na pewno wiem, że będę walczył z nim tam jakoś pod wodą. Za bardzo mi się to nie uśmiecha. A tutaj co jest? A tu nic nie ma. I... A tu coś jest. Jak to tam? Ładnie się można dostać. Bym tego nie zauważył, jakbym się nie obejrzał. Coś tu na niego chyba będę musiał zrzucić. A jeszcze się co przewróciło? A, to Wolgrim jest. Wow. Czyżbym zwalczył już z nim? Nie, chyba. Wygląda jak noga demona, chyba. Nie. Albo krowy? Doskonale fałszywy. O! Panie, musisz się obudzić! Musisz wrócić! Nieźle, łakomstwo. Ale żądze próbowały już na mnie tej sztuczki. Pani! No, fuck. Ty żałujesz moją duchę! Przerwałaś moją iluzję! Trzeba było zostać wewnątrz swojego pragnienia, jeźdźcze. To, co zaraz z tobą zrobię, będzie o wiele mniej miłosierny, wieszczy. Jak ci się uda? Shit. Paskudny. Powinienem cię teraz po prostu wypatroszyć i pozwolić, byś się przyglądała, jak z brzucha wypływają się wnętrzności. Dalej, spróbuj rozdęta szkaradą. Jaką na pewno siebie? Wydaje ci się może, że tak łatwo będzie mnie zabić? No. Najłatwiej ze wszystkich. Na pierwszym podejściem chyba nie. O, jeszcze nie jestem pełny. Dobrze wiesz, że próbowałem. Ucztowałem i ucztowałem, ale wciąż nie czuję się zaspokojony. Oh, shit. No, dobra. Jakbym zrobił tak, coś mu to będzie dawało. Jakieś tam obrażenia chyba obrywa, chociaż teraz to może nie. Goddammit. Ulecz się. Fuck. Olololololo. Nie. No żeż, przecież. No. No ej, no. Chyba sobie robicie.
Tego to nie wiem, jak uniknąć. Holy fuck. Przecież zrobiłem unik. Możesz. Możesz ty w pieruny. Fuck. No i mnie zabił, kur... I ja nie wiem. Serio. Akurat kuźwa, teraz. No nie, kurde, aj. Jakim cudem? Serio? Ocio. Coś się udało. What the fuck? Teraz pod wodą dopiero będę walczył. Wow. Nie mogę nic użyć. Chyba znowu będę musiał mu w oczy strzelać. Nie mogę tu tego użyć. A, chyba wiem, o co chodzi. Muszę te miny jakoś wykorzystać. Tylko nie wiem jak. What the hell? Bo teraz. Tak? Czemu nie ten? Kurde. A może mam go normalnie atakować? Wow, wow. Nie, mnie zabije. Wiedziałem. Noż. Serio, zażar mnie? Ale upierdliwy jest ten boss. Ja nawet nie wiem, co mam zrobić. No nie wiem. No dalej. Świetno. Nie mam pomysłu w ogóle. To jest najgorsze. Jakby chociaż było. Żeby chociaż było coś, kurde, no, pomknięte jak go. O, teraz się udało uniknąć.
Jeszcze jeden. Fuck. Nie, no miałeś. No ty mnie wykiwałeś. No i właśnie to robić, a ty mnie walnąłeś. No już. Kurde, robiła kolejny unik, no. Zawsze ten. Okej. Okay. Czy ja mam w ogóle robić tak, żeby tą szarżę, co on wykonuje, najeżdżał na miny? Czy w oczy mam mu walić? Nie wiem. Mnie to kurde... Coś z tymi minami, na pewno. Tylko co? Nie mam pomysłu w ogóle. Fuck. Może walnąć w tę minę, ma tylko, że to on nie chce walić. Właśnie. Czy by go to tego zraniło? Już ty. Tu ty, bestio. No. No czemu nie wciąga tej miny? O, o, wciąga. Okej, okay, czyli chodzi o tę minę jednak. Ale to chyba by musiał pływać normalnie bez tego. Nie. Aż zacznie tutaj. Okej, okay, chyba dostał. Albo nie. No raczej nie. Dalej wciągasz. Teraz. O, właśnie. I muszę się... Ostatni cios. Nie wiem, czy mam podejść, czy nie. Finisher. Nice. To musiało boleć. Czy ale kozacko tak idzie teraz. Wow. No ten to był jeden z cięższych bossów. Tylko... To tylko dlatego, że nie wiedziałem, co mam zrobić. Ale... Na tym marnym świecie zostało już tak niewiele niespodzianek. Czyż to nie jest smutne?
Jak na razie mam dość niespodzianek. Brzmisz jakoś dziwnie. Coś się stało? Proszę, to dla ciebie. Esencja bez ruchu. Dlaczego? Kwestionujesz moją decyzję? Kwestionuję motywy. Dlaczego władca podziemi dalej uzbraja jednego z czterech jeźdźców? W jakim celu? Trzymaj się swojej ścieżki. Być może z czasem odnajdziesz prawdę. To byłaby wyborna niespodzianka. A póki co otrzymam więcej zabawek. Jeźdźcze, gdy znowu się spotkamy, tylko jedno z nas przeżyje. Zagadkowe. Nie bardzo. Najpierw pomagasz, a teraz grozisz? Precz. Esencja bez ruchu, czyli lodowa. No właśnie. No ja bym jeszcze tutaj sobie podskoczył, bo to są moje dusze. O, jaki to był wredny przeciwnik. A. Nie wiedziałem w ogóle, co mam z nim zrobić. Okej, tu sobie mogę jakoś wejść chyba. To ci nowość. A, takie buty. No dobra, zobaczę, co tutaj się kryje. Wydajesz się rozkojarzona, pani. Władca podziemi jest irytujący. Można i tak powiedzieć. Tylko jedno przeżyje. Myślisz, że do tej pory pomagał tylko po to, by mnie zdradzić? Ja zupełnie nic nie rozumiem. Nie ma nic bardziej niejasnego i zagmatwanego niż relacje między wiecznymi. Nie nadążę. O, jesteś taka pomocna. Być może władca podziemi próbuje w jakiś sposób tobą manipulować. Zbić cię z tropu. Albo kompletnie zbzikował, jak reszta tego śmierdzącego świata. Nie wyglądał najlepiej, co? Nie, zdecydowanie. Ale dość. Czas skupić się na misji. Skoro tak każesz, pani. Ciekawe. A tu? Wow. Jakiś miecz. Miecz. Wow, sztylety. Nice. To aby sobie tak zerknął. A nie, tędy bym musiał. Się idzie w sumie do kolejnego z bossów, więc sobie pójdę tędy, bo tam jeszcze parę miejsc nie odkryłem. To chyba bym mógł sobie wejść albo tędy. Nie, tutaj było, właśnie. To jest fajne. Bym powiedział, nawet bardzo fajne. Ok, sobie pójdę tutaj. Chociaż zobaczymy, jak... Nice. No tu cień się rzucił. Ja bym zrobił takie coś. Kurde, nie to on. Chciałem właśnie lodowego. Goddammit. No nie, no. Jeszcze zginę. No teraz. Trochę spokoju.
Chciałem tego zobaczyć, jak to wygląda, ta umiejętność gniewna. I co nadaje? Dobra, ale tam jakoś można się chyba dostać? Czy nie? W sumie, gdzie bym poszedł, to będę wychodził chyba z tego pomieszczenia, więc... No? No już ty bestio. Ale dużo obrażeń nie robi. Bo faktycznie jest dopiero nowa broń, no to... Też w sumie nawet nie wiem, ile nagrywam. No bo z tamtym męczyłem się w sumie... No około godziny z tym bossem. Więc... No był ciężki. Co mi to dało? Chyba tarczę. Coś w tym stylu. Okej. No. Rozwal je wszystkie. No. Co my tu mamy? No i nie doskoczę. Tylko tak mogę? Muszę trafić jeszcze. No właśnie. No i co? Aha! Czyli chwilowo mogę po tym stanąć. No to fajnie. Co my tu mamy ciekawego? Tu już będę musiał się wrócić. Teraz sobie tam spróbował dojść. Aha, przecież w łatwy sposób. Wystarczy się... Tak. No i tak. To już sobie tam dojdę. Aha, to... To jest to miejsce, to ja się... Myślałem, że... Tutaj nie byłem, a to było to miejsce, gdzie on tutaj wisiał, ten stwór. Te lenistwo raczej. O, dobry atak. I w sumie co mi to daje tu? Bum! W sumie to chyba nic, ale tu jeszcze mogę się dostać. Tak widzę. Coś tu będzie chyba ciekawego. Albo i nie. Bo tu przejście jest gdzieś właśnie. To tutaj. A tutaj było zablokowane chyba to przejście. Dobra, ale skoro jest tu Voldgrim, to myślę, że można by tu zakończyć ten odcinek.
Nie wiem, jaki on długi wyjdzie. Muszę pociąć go trochę, bo za długo wyszło sama walka z nim. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej.